O, halo, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szymon Myrdarion. Zapraszam was do następnego odcinka z Mrocznych Tajemnic. To nie było zbyt mądre. Ludzie zawsze chcą się napić. Nie ma nic za darmo! O, jak leci, sobie z nim pogadam. Jak leci? Świetnie! Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko zarobioną rudą? Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. W tej historii musi być jedna. Praca robotnicza i szkodnicy. To się chyba nigdy nie zmieni. Nie chciałbym. Dzień dobry, Jeremiasz. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Jak idzie destylacja? Przy tych... I na... Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego się pacze zmuszają słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Nie powinni wiedzieć. Zatem idziemy do Horacego. To się chyba nigdy nie skończy. Izidro, dzień dobry. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Balkagan może mi... No wiesz... Miło było robić z tobą interesy. Chyba o jedną ryżówkę za dużo by wziął. A tą ryżówkę, którą mu daliśmy, XD. Pokaż mi, co tam masz. Proszę. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Dobra, zatem ma 200 bryłek rudy. To się chyba nigdy nie skończy. Ludzie zawsze gadają. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Morda słaba. Zawsze to samo. Myślałem, że to się skończyło już dawno. To nie tak mój tak problem. Długo, jak mnie to nie dotyczy. Tylko zachowaj to dla siebie. Może. Inni nie powinni wiedzieć. Musisz uważać na to, co Tylko mówisz. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. To się chyba Pewnie nigdy nie skończy. Jeśli myślisz, że... Musisz uważać na to, co jedną bryłkę za... nie pakować. Dobra. Mieliśmy z gościem chyba nigdy nie zmieni. Jedną bryłeczkę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. I idziemy do Laresa. Lesa. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Może Clarence coś da ciekawe. Lesa. Nie, zakon krwi taki. Świeczka licza to tam zrobił. Nigdy się nie nauczą. Ekstra. Clarence, co tam? Mam dla ciebie 400 bryłek. Dobrze. Świetnie. To mi chyba wystarczy. To nie mój problem. Zawsze to samo. Musisz uważać na to, co mówisz przy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Lepiej się do tego nie mieszać. Humanum. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Te najciekawsze. Dobra, pójdę w jakieś tonne miejsce. Zawsze to samo. Kiedyś mam już dość. Tam takie... Może tutaj spokojnie przeczytać prywatne zapiski Melkora. Powtórzę, Humanum, Prosektoru.
Zapisków jest sporo, ale zwracasz uwagę tylko na te najciekawsze. Polara, kończy mi się mięso. Nie mam już czym karmić Angeliny. Moja ukochana szczególnie podobała sobie mięso kopacza, które poleży kilka dni w ziemi. Ma dobry gust, ale ja tam wolę gulasz pieczeń. Polarny sojo chyba węszył. Miałem go mrzonkami. Mojej lojalności udawałem kretyna, ale jakoś musiał mnie przejrzeć. Za bardzo potępiłem nieudaczność Kazmira. Muszę się pospieszyć. Nie załatwi się... Kazem? Zabawi się z Kazem. Te klatki. A później przyjdzie czas na tego durnia Gomeza. Kim jego wątroba usłużona mnie. Ale najpierw Sairo przyjdzie wieczorem za posiedzeniem. Nawet nie wie, że to on będzie głównym zdaniem. O ja pierdolę. O kurde. Nie zabić tego. Nawet jeśli nie dołączymy do tych skarbników kopalni, pamiętacie jeszcze ich, to... No to... Tak warto by tego... Jeszcze sprzątnął. Oprócz tego topielca mogę jeszcze załatwić. Słaby. Spróbuję się z tym topielcem. I ogólnie zmieniłem na easy poziom trudności, bo... O kurwa. Żeby mnie nie słuchał ten bielec. O, tu jest Argon, tu jest Bimber. Mogę go okraść. Wolol, ale to by było fajne. Nie. To mnie słucha. Tylko skrzynia. Kurde, nie ma. Ajajajajaj. Nie. Ojej. Ej, wytrychy znowu się skończyły. No ja chcę szlać, muszę wytrychy. Jego. O nie. Jeju. Nie. Ojeju. Nie idzie najlepiej. Powiedział... Tak. Oh shit, man. Aha, bo muszę
O. Chyba ja już wiem chyba jak to robić. O! Nie można... O fuck. Big problem. No nie! Jest! 250 rudy. Dobrze. Ile stali? Klucz? Klucz kowala. Ja pierdzie. Nieźle. Nieźle. Smażymy mięsko. A. A teraz się patrzy. Ciebie coś? Argornie. Witaj kowalu. Co robisz na takim odludziu? A jak myślisz, Mokosie? Kuję miecze do cholery. Na co to wygląda? Na robienie na drutach? Nie, tak tylko pytałem. A ja tak tylko odpowiadam. Jak się tu dostałeś? Masz na myśli kolonie? To długa i nudna historia. Zdradzę ci, że tylko, że byłem kiedyś królewskim płatnerzem. Niestety nie wszyscy. Królewskim przydupacom podobało się to, że królowa darzył takim łaskami zwykłego kowala i wylądowałem tutaj. Lee też już tu. Znamy się dobrze, bo nieraz wykuwałem miecze dla niego i jego ludzi. Zdaje mi zaszedł się tutaj, żebym w spokoju robił swoje. Czyli jesteś teraz kowalem najemników. Raczej mniej, nic więcej. Sami coś im wikuję. Oni w zamian dostarczają mi żelazo i jedzenie. Zwyczajna wymiana. Cóż, trafił mi się wścibcy. Uff, czego chcesz? Skoro jesteś kowalem, to pomyślałem sobie, że mógłbyś. Nic z tego. Nie będę tracił czasu, żeby uczyć kowalstwa jakiegoś żółtodzioba. Może jednak przemyśl to jeszcze. Aleś ty namolny. Dobrze, niech ci będzie. Nauczę cię tych kilku kowalskich sztuczek, ale pod jednym warunkiem. Zrobię wszystko. To nie wątpię, gdybyś jeszcze był dziewczyną, ale wystarczy, że przyniesiesz mi mściwą stal. A co to za mściwa stal? To miecz, bardzo dobry miecz. Jeśli przyniesiesz mi jeden egzemplarz, pokażę ci, do czego służy ten młotek i kowadło. A teraz odejdź i daj mi spokój. Gdzie ja znajdę taki potężny oręż? To już twój problem. Dobra, zatem... musimy... W ogóle mam do was takie pytanie. Czy wolicie tak tutaj bez dubbingu? Dubbing jest taki kiepski, czy jednak chcecie, jak w poprzednich odcinkach, żeby ten dubbing był? Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Stawcie w takim stanowisku. Stańcie, czy chcecie bez dubbingu? Czy... jak teraz, czy powrót do dubbingu? Bo wcześniej. O, będzie pan poracy. O, potk. Coś się z głową stało, przyjacielu. Co wam stało z głowami? Jeju.
Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. Może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. Takie PiS jest i wysokie podatki, raz nie zapłacisz, już cię rzucają do takiej kolonii, odizolowania, do takiego, żebyś kopał wodę. Kopał ogólnie tam. Tu do... Wieliczki. Nie jest miły. Ale coś ty sami tylko kochasz ma. Prawda nie. To coś im się stało z twarzą. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. No dobra, Horacy już nam pomógł. Będzie... Fufusa. Ale... Co się dzieje? Co się dzieje, typy? Ja pierdzielę, ale libacja. Kurde. Wy kładziecie spać? Tacy jesteście. Lubią sobie popić. Paczki. Może na polu jeszcze jest? Może na polu? Idę na pole. Pola ryżowe. Zajazdem... Ten. Do Gotika 2. Tutaj też bardzo fajnie. Kucik. Ten typ jeszcze tu. Aha! Kurde. Nie ma gościa. A nie, bo Rufus jest na tej arenie. Tak, to. Nie ma go tu. A. Kazynu. Chyba pójdę. Tak. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Li. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Się okaże na koniec gry, haha.
Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Uważaj na siebie. Mogę przejść? Dobra, czekaj. Mogę przejść? Mogę przejść? Beczka licha. Narwis. Miałem iść po wytrychy. Miało mi się. Miało. XDDD. Dobra. Śmieszki, kacheszki, ale teraz gramy. Dobra. Lepiej się do tego nie mieszać. Jestem siły. 20 punktów na nauki. Musisz uważać na to, co mówisz. Nauczyć. Żeby mieć 30. Nie! Nie, crash! No! Oh dear! Oh no! Sora. No tego to się nie spodziewałem. W takim momencie to... No, o, pogodnie się odpaliły, XD. Kto by się spodziewał w takim momencie, żeby crash się pojawił? No ja pierdzielę, no prze... Oj, sorry. Coś ten gotyk się trochę chrzani, się wydaje. Lepiej się do tego nie mieszać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. F5, szybki zapis. Nie powinieneś... Schowaj broń! No schowaj! A jakiej się typ zorientował? Nie wiedziałem, że będą kłopoty. Klaren, dobra. Chcę się nauczyć czegoś nowego. Piętnaście punktów. W dzisiejszych czasach na nikim nie można... Dociągnę może jeszcze ten. Jeszcze dwa dodam. Zabieraj swoje lepkie łapy! O cholera. O ja pierdziel. A, wiem co tu robię. Zadziałało. Kiedyś takie sp... Schowaj broń! No ja pierdzielę. No. Jeśli myślisz, że... To było tępe. To tak stanę. W dzisiejszych czasach... No wiem. O, z tej strony, dlaczego nie poszedł? Dobra, nie będę zapisał przy Laresie, bo coś ostatnio się zagnęło. Lares, dawaj, typie. Chcę się nauczyć czegoś nowego. Historii musi być jednak ziarno prawdy. Czekaj! Myślałem, lepiej się w nic nie pakować. A jeszcze. Jeden.
Dwa punkty będzie równa dycha w zapasie. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Jeszcze... Musisz uważać na to, co mu... Quick save'a jeszcze sobie zrobiłem. Może? Pójdziemy do Horda, Cordinio, pójdziemy i pogadamy z nim. Nie powinni wiedzieć. Mam już dość teraz. Posiarz. To nie mój problem. Się nie nauczą. Jest. O, pewnie. Leżu, nie masz racji. Od razu wiedziałem, że będę no, podjął. I bacie robi we własnej chatce. No co za ludzie. XD. Ale niech sobie robią co chcą. Pogadajmy lepiej. O, musisz uważać dobrze na to, co mówisz przy obcy. Jeszcze muszę podejść do tego. Znaczy nie muszę, ale... To się chyba nie. Powinienem podejść do... Gościa o imieniu Szarki. Ale fuks, mogę się... Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Rozumiem. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii. Czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Dlaczego mi się wydaje, kret mi się kojarzy z kretynem? XD. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca, czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne, w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam... Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Do zobaczenia! To niezły. Te Gorna nas zaczepił, Gorn. Gorna nas zaczepił. O, ten Gorn. O, jest wilczek. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Jak mogę zdobyć futra albo skóry? Przy drodze do nowego obozu kręci się Aidan. On może cię nauczyć, jak ściągać skórę ze zwierząt. Radford i Drax polują zwykle na północ od starego obozu, na drodze do miejsca wymiany. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść, no nie? Ile? 50 bryłek. Bez targowania. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaję zbroję obcym. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Dobra. Jeden wytry to się teraz nie opyla tego gościa. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatyki. Akrobatykę wydam te punkty. O, idealnie. Idealnie. Albo myślisz, mamy, czy nie? Nie, nie mam, bo jeszcze nie wszystko wiem. Ja mam bryłki. Dobra, po tym poziomie
zawsze. O, szarki. Szarki, szarki. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Dobra, dawaj wytrych. Jeśli myślisz, że... Dawaj, typie, wytrych. W dzisiejszych czasach na nikim nie można lepiej polegać. Się do tego nie mieszać. Nigdy się nie nauczą. Może. To się musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To nie było zbyt mądre. Ludzie zawsze gadają. O. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Nie dało się nawet tego otworzyć. Lepiej się w nic nie pakować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra. Zawsze to samo. Więc no cóż. Pójdę do tego... Czego tam? Przed kotłem. Ja ogólnie ten. Do gestata idę. A z dwójcą mi się bardziej kojarzy i też właśnie zapłaty. Ta zapłaty to ogólnie fajny mod, ale mocno zlagowany. Kiedy ma się DX 11, to jest to... Nie ma okien dialogowych, to jest to... Nie ma też dubbingu. Jakby w wersji prologu nie ma takiego problemu, bo tak chyba posunę się o krok za daleko z tym. Jakby fajny ten system, ale... Dużo bugów. Dobra, no i jak ma się broń dystansową, to nie ma problemu tego iść. A jak tym bojownikiem walczy, to gorzej. Albo barbarzyńcą, bornikiem. Barbarzyńcą znaczy mi, że dwór... Berserkiem. Sobie z Alexa. No. Gestacie. Kończę odcinek na gestacie, tak. Nie, a, bo tu nie ma gestata. Aj. Zdają te mody czasami. DXD. Musiał iść do Aidana. Aidan jest daleko. Aidan jest bardzo daleko. A no mówi się trudno, no. Padł na plecy i przeszł. Dobra. Dana pójdzie. Pije mięso. Albo wypije. Aksa. Życia. Wino. Wino. To jest wino. Dobra. Tylko zachowaj się uważać na to, co mówisz przed obcych. Oj. Oj nie! Ale fuks! To był fuks. To był fuks.
pokusował. Zapić się może, żeby do nas nie gadał. O, dobrze. Jest git. Idę do Ejdana. I zobaczymy, co tu. Coś ciekawego. Tak, chyba nic. To się już więcej nie powtórzy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ja tego zielska dam. Bardziej nią. Kiedyś tak jest. Dobra. Mamy. Tym można po. Myślałem, że to się skończy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. I gość mnie zaczepi. Wiedziałem. Cześć, jestem tu nowy. I co z tego? Co robisz? A na co ci to wygląda? Pale. Jeśli myślisz, że dam ci się zaciągnąć, to się grubo mylisz. Nie będziesz próbował mnie zatrzymać? Nie zapytasz, czego tu szukam? Albo coś w tym rodzaju? A po cholerę mam sobie zawracać głowę. Zresztą ktoś taki jak ty nie narobi raczej wielkich szkód. Co słychać wewnątrz? To co zwykle. Ogólnie spokój. Od czasu do czasu jakaś drobna burda. Dobra, pogadaliśmy sobie na odległość z kolegą. Do zakumu, może chciałem z nim pogadać, kiedy już ten kawałek 10 metrów za... około 10 metrów za bramą. Dopiero zakumał gość, że chciałem z nim pogadać. To jest gotik, dokładnie. To jest gotuk. Tak gotuk wygląda. Goticzek, goticzek. Niemiecka gra, ale dobra jakość. Znaczy rozgrywki, a nie sama mechanika gry. Bo... fajne, ale... zobaczmy, czy będzie się wściekał, kiedy wezmę mu ten skórzany mieszek i hyc. Nic, tylko na mnie nie popatrzyłeś. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Na co powinienem zwrócić uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinnie proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. I koniec. Nie! No nie, ja weź tylko zapiszę quick save'a, bo już coś się dzieje z gotikiem. Chyba będzie czas niedługo zapisać. Tylko ale jeszcze nie teraz. Bo teraz... może pójdę do tej jaskini. A, to kupiłem. No dobra. A zatem idziemy do Kavalorna. Kavalornie. Tylko dzban, haha. O. No dobra, zatem okradniemy go.
Ten magazyn, o którym mówiłem. Ktoś tu? Co? Tak blisko? To jasny szlak. No dobra. Te zioło odprawiające. Będzie chyba z terapii. Dobra, idę do siebie. A to jest ten typo. Gdzie będzie się czepiał? A to jest ten typo, co będzie te questy dawał. O, questy. Nieskończoną wodę za. To jak spać. Napoju. Może tajemnicę 5 lat temu. Bo nie stosowałem. Ale dobra. Może warto spróbować, że są z parę eliksirów. 2, 3, 4, robić. Kim jesteś? Nazywam się Keret. Jestem pośrednikiem. To znaczy, znam wielu ludzi, kupców, wojowników, nawet formagów. Czasem ktoś potrzebuje czegoś. Ja znam ludzi, od których można to wziąć. Czasem kupcy potrzebują również starych dostawców. Jednak jesteśmy w kolonii karnej. Tu nikt nie jest w 100% pewny. I tu pojawiam się ja. Dbam o to, by nikt nie został oszukany. Ludzie tu zostawiają swoje oferty podpatowało. Zebrane dobra trafiają do mnie. Ja sprzedaję komu trzeba. Co ostatnio skupujesz? Czego potrzebujesz? Będziesz miał do zgłoszenia, zgłoś się do mnie. Dostaniesz zapłatę za swoje trudy. Patrz, co on ma jeszcze na handel. Chcę dobić z tobą targu. O, prawie 1000. Jak zrobimy po prawie 1000, to tak jest to mało przykład. Za bryłkę rudy. Co? Co się dzieje? Co się stało? Chcę... Ty, co się stało? Już teraz nie ma tego XD, co się stało? Chyba panie typu. Dzenia. Idę do Kawalorna. Tu jestem teraz. No dobra. Co się z tobą kawalerą stało, przyjacielu? Czy buszka tu są? O! Jest drugie. Nie ma drugiego, idę. Możesz mnie nauczyć czegoś o myśl... To zależy... A dobra. Pokaż mi swoje towary. Prześpię się. Następnego poranka. No i dobra, no i bym chciał wam serdecznie podziękować za obejrzenie tego odcinka. Jaka wam sobie pije. To mu zniknęło XZ. A więc są szczyki, co są. Ale dobra, niech tu będą. A ogólnie chciałbym was zachęcić, żebyście na serio i komentarz tym, czy chcecie, żeby ten dubbing żeby był jak wcześniej, czy jak teraz bez dubbingu, ja po prostu będę mówił. No. To nie jest to dubbingowane, po prostu będę mówił. No, napiszcie to w komentarzu i zostawcie lajka, suba i komentarz. O ten, o który prosiłem, albo możecie, jaki chcecie. Dobra. No to do zobaczenia.
Czekajcie. Na wirus to nie jest taki duży problem, tylko problem się dzieje wtedy, kiedy ludzie biorą na poważnie. Koronawirus jest, to jest epidemia, ale nie można wszystkich... do jednego wora, że muszą maseczka. Bardziej sprecyzować ten przepis. W ogóle odbiorę katodować to wszystko, obniżyć podatki, ale to może jakiś odcinek polityczny nagram, a teraz trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i życzę wam jego dnia, skoro poranka, nocy, zależy kiedy to oglądacie i gdzie. Do zobaczenia. Cześć!